Dzień dobry. Ta audycja to nie tylko ja. Tutaj pracuje kilka osób. Utrzymywały się z YouTube'a, YouTube przestał płacić. To teraz te kilka osób utrzymujemy ze sprzedaży w sklepie kolonialnym. Cejrowski.com/sklep. Studio Dziki Zachód. Dwa sale. No i? Dobrze, dwa sale to już napisałem do rzeczy, tak? No tak, nie do, patrzę, na, ten, czym patrzę innym na ten tytuł twój, dwa sale, i tak patrzysz po prostu przed siebie, siedząc na fotelu niebujanym, ale... Na porczu siedzę. No. Skąd wiesz, że niebujany? Nie wiesz, co tam pod spodem pod nim jest. Zamierzenia Putina, kazałeś mi omówić i sprawdzić w Ameryce, jakie są zamierzenia Putina. No. Mogę powiedzieć. Otóż to jest tragiczna informacja, którą za chwilę przekażę, pomimo że pozornie śmieszna. Otóż Pentagon ustami swojego rzecznika prasowego dał oficjalną informację, że Stany Zjednoczone nie są do końca pewne, powiedzieli, o co chodzi Putinowi w tej wojnie. No to to jest informacja tragiczna i nie powinna być podana do obiegu publicznego, bo ona też pokazuje, że Pentagon, no albo mają teraz strasznie złych szpiegów nagle i nic nie wiedzą, albo nie potrafią wziąć za telefon, bo z Putinem można toczyć rozmowy oficjalne, otwarte, ale jeszcze są przecież w dyplomacji, w stosunkach międzynarodowych, jest ten czerwony telefon na biurku nuklearny, zawsze można zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i odbyć też rozmowę kuluarową, poza protokołem. I można wprost zapytać: panie, o co panu chodzi konkretnie? Najechał pan Ukrainę, nam się to nie podoba i tak dalej, to już wszystko pan wie z gazet. I walczymy ze sobą. Ale powiedz mi pan, o co panu chodzi? Bo z pańskich działań nie wynika tak wprost. Bo może się nagle okazać, że to albo absolutnie nie jest do załatwienia, albo jest jakoś do załatwienia. No to nie byłaby pierwsza sytuacja międzynarodowa, gdy zadajemy takie pytanie. Do Hitlera jeździli na przykład pytać brytyjscy dyplomaci, o co panu chodzi? No co pan chce od nas? No i jaką odpowiedź uzyskiwali? Zawsze nie, taką samą, tam... kłamliwą odpowiedź na pytanie, dobra, o co chodzi. W porządku, ale to też jest jakieś, to oświadczenie Pentagonu pasuje do tego, co my wiemy. Bo nic nie wiemy. O co chodzi Putinowi? Działania jego są niezborne, wydają nam się nieskuteczne, dlatego że nie znamy ich celu. No, poległ tam, utonął w tej Ukrainie. Ale może mu chodziło o to, żeby utonął? Ja nic nie rozumiem z tego. Bardzo dziwna sytuacja. Nie postawił celu na początku takiego jasnego dla całego świata, że chce zająć na przykład całą Ukrainę. Bo co to jest za cel dla dyktatora typu Putin i mordercy, że on chce zrobić denazyfikację? Co to w ogóle? Co to za hasło? No dobra, chcesz zrobić, rozwiń trochę to jedno słowo. Denazyfikację Ukrainy. Co chcesz dokonać? Przegonić pojedyncze organizacje, tam pułk Azowa chcesz przegonić? Czy kogo konkretnie? Czy chcesz, żeby zlikwidowali jakieś swoje partie, flagi zdjęli? Na czym ma polegać ta? I co po denazyfikacji? Jak już ją zrobisz, to chcesz tam pilnować i okupać ten kraj, czy chcesz się wycofać? Putin nie powiedział światu. Chcesz, żeby była częścią imperium. On to powiedział już w 2003 czy 2004 roku. Da. Dla Rosji absolutną koniecznością jest posiadanie Ukrainy. Taki jest schemat imperialny. Jak już jest Ukraina, to wtedy są następne pytania o następne kraje, które kiedyś należały do Rosji albo do Sowietów. I tyle. No. Uważaj, co o tobie napisze jutro Wyborcza, bo to jest dokładnie odwracanie mapy. To jest to, co zrobiliśmy i potem ja doznałem krzywdy wielokrotnej. Z powodu tego, że odwróciłem mapę i starałem się analizować, jakie są jego motywacje. Moim zdaniem też. Jemu chodzi po prostu o terytorialne zajęcie Ukrainy, ale tam jest taki teatr w tle, że tak nie mam wobec samego siebie stuprocentowej pewności. Powodem zamieszania tego braku stuprocentowego przekonania o tym, co robi Putin, czego chce Putin, jest brak informacji z Rosji. Myśmy je sami sobie odcięli, sami sobie. I to było głupie. Odcięliśmy też dostęp Rosjan, pospolitych Rosjan zwykłych, od takich narzędzi tam typu YouTube, Twittery i tak dalej. Czyli oni też nie widzą, co się dzieje u nas.
Ktoś się dogadał na filtrowanie informacji. Moim zdaniem to był ruch zły. Blokujemy strony rosyjskie na Zachodzie, żeby nie siały dezinformacji. Czy ludzie na Zachodzie to są debile, że się nie zorientują, że to jest dezinformacja? No czasem może się dadzą oszukać, ale ludzie też mają swój rozum i są podejrzliwi, że jak Putin coś napisał, to niekoniecznie prawda jest. I teraz blokowanie przepływu informacji to był zły ruch. To był ten optymizm, a nie troska o świat Zachodu czy o Polskę. No, taki zablokujemy im, nie będziemy słuchać, co mówią. Właśnie ja bym chciał obserwować, co mówią między sobą Rosjanie. I doskonałym narzędziem były te wszystkie Twittery i inne rzeczy, które się pozamykało. Bo mogliśmy popatrzeć, co tam Ruscy między sobą piszą. No, słyszę, oni mogli zobaczyć, co u nas piszą. Ale słyszymy, co mówią. Masz skąd słyszymy? No, masz sytuację w Buczy. Ludobójstwo, morderstwa i wszystkie rzeczy. I słyszysz, co mówi minister spraw zagranicznych. To nie my. To jest inscenizacja, to mówią. Ale to słyszymy tylko główne media, bośmy zamknęli szeptanie między ludźmi. Ale to z tego tego szeptania tam nie było. No, dlaczego zamknęliśmy dopływ informacji z Rosji, te kanały informacyjne? Szeptanie w Rosji jest zakazane, tak jak było za czasów Stalina. Za szeptanie jest, za szeptanie można dostać 25 lat, więc tak, już przestali szeptać i używać Twitterów, Facebooków i wszystkiego innego. To im zakazano, ale nawet jakby nie zakazano, to i tak by nie używali, bo pojawia się od razu w domu agent służby bezpieczeństwa i się wsadza do więzienia. A skąd wiesz, że nie znalazłby się jeden odważny Sołżenicyn, który by coś powiedział? Jakiś odważny Bukowski albo jaki inny odważny, nawet pojedyncze osoby, od których byśmy się czegoś dowiedzieli. Skąd wiesz? Bo ja nie wiem tego. Uważam, że cenzura jest głupia zawsze. I ocenzurowanie przepływu informacji od nas do nich i w drugą stronę, akurat to był głupi ruch. Tak to oceniam, bo ja bym chciał podglądać, jak myślą Ruscy. Ci, którzy na przykład popierają Putina. Jakim językiem oni by się wpisywali na naszych stronach? Jakim językiem ruskie trolle by się posługiwały? To jest istotne. Co by dla nich było statystycznie najważniejsze? O czym najczęściej piszą? Trolle wypuszczone przez Ruski. Jak my zamykamy przepływ informacji, tylko trolle, to cała masa informacji nie przepływa. Trolle są bardzo podstępne. To nie jest taki ludek niepodstępny, który potrafi... No ale my mamy swoich troli i chciałem właśnie pogratulować naszym tym, gdzie to jest. Gdzie to jest? Squad 303, tak jak Dywizjon 303 powstał. Hakerzy grupy Squad 303, nazwa nawiązuje do lotniczego Dywizjonu 303, wypowiadają cyberwojnę Rosji, informują Rosjan o prawdzie, zablokowali wiele firm i telewizję w Rosji. To takie coś znalazłem w polskiej prasie. No to się bardzo cieszę. Więc to, że oni mają troli, nie znaczy, że my nie potrafimy sobie z tym poradzić. No dobra, ale to jest wątek poboczny. Zamierzenia Putina są... tak ogólnikowo przyjmujemy, że chce łyknąć całą Ukrainę i potem się rozejrzeć, czy mógłby łyknąć coś jeszcze. No i na razie niestety odnosi sukces za sukcesem wbrew temu, co widać na tym wojennym poligonie. No bo zarabia więcej niż zarabiał przed wojną. Cena rubla, obronił rubel na razie, udało mu się. Myśmy próbowali na różne sposoby go blokować, a dopóki coś od niego kupujemy, to on może zażądać w rublach, właśnie to zrobił. I wtedy, Zachód, co ma do zrobienia Francja i Niemcy? Na razie powiedzieli, że nie będą płacić w rublach. To znaczy, że będą płacić, tylko w czym innym. To znaczy, że blokada dopływu dolarów czy euro do Rosji się nie powiedzie. No, to na razie tutaj Putin wygrywa. Na tym rynku poza frontem. Poza frontem fizycznym. To ja cały czas widzę, że on ogrywa wszystkich. No tak, nawet te morderstwa w Buczy nie wpłynęły na kanclerza Austrii, żeby powiedział, że nie będzie kupował ropy i gazu, tylko powiedział, że nie zgodzi się na embargo i będzie kupował ropę i gaz. To samo robią Węgrzy, to samo robią Niemcy, chociaż kanclerz, jak zobaczył zdjęcia, to powiedział, że jest skłonny do tego, żeby nie kupować już ropy i gazu od Rosji, ale ta skłonność może mu przejść. Ale on nie może tego zrobić, bo
wtedy zamarzną mu ludzie. Albo zaczną mu tam, no, nie będą mieli czym ugotować obiadu. Rosja skutecznie uzależniła w epoce optymizmu, kiedy nie chodziło o Polskę, nie chodziło o Austrię, tylko o takie optymistyczne, że handlujemy z Ruskimi, no są jacy są, a my sobie handlujemy, nie przejmujemy się niczym, bo rura bliska i tanio dosyć kupimy od nich, to po co ciągnąć jakąś rurę daleką albo jeszcze od Amerykańców kupować, po co nam to wszystko? To były optymizmy. Optymizmy Niemców, optymizmy tam Austriaków i tak dalej. I Węgrów. I teraz nie mają wyjścia. I Putin to wie, że nie mają wyjścia. Bo my mamy złość do Orbana, że on powiedział, że będzie dalej kupował ropę od ruskich. A co on ma zrobić dla swoich obywateli? No może im honorowo odciąć dostawy ropy i gazu z dnia na dzień. Gaz. Tylko co oni chwilę... Tak, co oni chwilę później mają zrobić? No obalą Orbana, bo nie będą mieli czym ugotować mleka dla dzieci rano w domu. No i to jest problem. No, nie da się z dnia na dzień sprowadzić ropy skądinąd czy gazu w takich ilościach, jakie są potrzebne do utrzymania kraju typu Węgry. Więc no, możemy mieć honorowe pretensje do Orbana, że źle robi i bydlaka popiera. No, a z drugiej strony odwróćmy mapę w Węgrzech do góry nogami. Załóżmy sytuację, że on z dnia na dzień przestał kupować. Co się wtedy dzieje w Węgrzech? Na Węgrzech. No i on pewnie przekalkulował w taki sposób i powiedział, no nie mogę. Nie mogę nie kupować. No i tak teraz zrobił, ale tak, o tej Rosji. Rosję z Indiami handluje, z Chinami handluje. No Indie to jest gospodarka aspirująca do pokonania Chińczyków. Po tym, jak my się obrazimy na Chińczyków, mają potencjał identyczny, ludnościowy też. Tu miliard ludzi tam i tak dalej. Na miliardy operujemy. Różnica w kilkuset milionach przestaje być istotna. Indie mają też tanią siłę roboczą, mają dosyć dobrą lokalizację i gadają po angielsku i są bardziej inteligentni od Chińczyków w swoich przeróżnych działaniach na świecie i bardziej są oswojeni. No, do Chińczyka mamy podejrzliwość, a do Hindusa najwyżej nas obrobi na kasę. To mamy jedyna podejrzliwość, taka, że nam sprzeda za drogo. I teraz wiele korporacji zaczęło ostrożnie przenosić swoje interesy na teren indyjski, hinduski, wszystko jedno. I Indie aspirują do zajęcia miejsca Chin, jeśli chodzi o handel światowy. I w związku z tym nie przestaną kupować w tej chwili surowców, które im służą do produkcji. Nie wejdą honorowo w ten konflikt, bo to nie jest ich konflikt. To jest jakaś wojna w Europie, a oni muszą kupować od Putina dalej, żeby produkować koszulki, buciki, komputerki i te wszystkie inne rzeczy, które równolegle w Chinach są produkowane. Myśmy powinni zaprzestać handlu z Chinami. To by zmieniło układ na planecie w kontekście tej wojny ukraińskiej. A nawet nie wiem, czym się zakończył ten szczyt Unia Europejska, Chiny, niczym szczególnym, skoro nie była to informacja na pierwszych stronach gazet. O nie. Zakończył się pewnie czymś bardzo ważnym, tylko śmierdzącym. I dlatego nie było żadnych informacji w mediach. Ja do tego tak podchodzę. Prawdopodobnie się dogadali, nie ruszamy handlu z Chinami. Biden już powiedział, że obniży cła, które Trump podwyższył i zaczęło się lepiej dziać w gospodarce amerykańskiej po tym, jak przyblokował trochę handlu z Chinami, bo zaczęli Amerykanie znowu żelazo produkować u siebie do konstrukcji, do budowania wieżowców. Przeróżne interesy, które były przyduszone taniochą z Chin, w tej chwili zaczęły oddychać. Dzięki Trumpowi. A Biden chce wrócić do likwidacji ceł z Chinami. No i mówienie o tym teraz, to tak trochę niepopularne jest, to zamiatamy pod dywan. Moim zdaniem na tej konferencji, o której wspomniałeś, dogadali się z Chinami, nie ruszamy status quo, tylko wracamy do tego, co było, handlujemy jak zawsze, bo tu z Rosji mamy trochę mniej towaru, to będziemy od was trochę bardziej brali różne rzeczy, żeby nam gospodarka nie padła. Takie mam podejrzenia, ale nie było żadnych oświadczeń w mediach. Czyli nic, co mamy wiedzieć, się nie zdarzyło. To niech teraz piosenka się zdarzy, a potem więc właśnie i potem odpowiedź. Powiem ci, jak wygląda wojna w mediach w Stanach Zjednoczonych, ta wojna, o której 24 na dobę, albo nawet 27 w Polsce się mówi, to w Ameryce powiem, ile minut zajmuje wojna na Ukrainie w mediach amerykańskich. Mr. Right to kolejna piosenka, która mówi o tym, że no i co, i ja miałem rację. Krótka przerwa w audycji, to przeglądam własną stronę i widzę, że na moim sklepie
w bardzo przyjemnej cenie wystawili serię z Mustangiem. To jest kilka książek przygodowo-kryminalnych, ale nie tylko dla młodzieży, tak jak pan samochodzik. Także dla dorosłych. Cejrowski.com/sklep Studio Dziki Zachód. I chciałbym, żeby jedno zdanie padło. Mianowicie Putin jest odpowiedzialny za ludobójstwo, armia Putina i to jest armia zbrodniarzy. Wiemy o tym po zdjęciach. Jak czytamy coś takiego, Rosjanie zaminowują opuszczone tereny, wykorzystują ludność jako zakładników, kradną i gwałcą, to jest tekst jak z roku 1944 czy 1945 na terenie Rzeczypospolitej. Nic się nie zmieniło. To jest taka sama swołocz ze wschodu, jak ta, która najechała Polskę pod koniec II wojny światowej. Albo nawet wcześniej, bo 17 września 1939 roku. Tak, to też wtedy była taka sama, ale ta kulminacja taka, kiedy ludzie mówią, że armia sowiecka wyzwalała Rzeczpospolitą spod okupacji niemieckiej. No wyzwalała, ale nie ma drugiej części zdania, że jednocześnie zawalała i zaprowadziła okupację jeszcze gorszą od tej niemieckiej. No to mamy, aksjomat mamy ustalony. To, co Ruscy robią, normalnie jak się toczy wojnę, to armia przeciwko armii. Cywilów się nie rusza. I jeżeli chce się zająć jakiś kraj, tak jak my tutaj spekulujemy, że prawdopodobnie Putinowi chodzi o zajęcie Ukrainy. I bardzo prawdopodobne, że mu chodzi o wchłonięcie Ukrainy, bo to jest tam jego ziemia rdzenna i tak dalej, Ruś Kijowska i te sprawy. No ale to się cywilów wtedy nie niszczy, bo chcemy, żeby oni tam żyli i pracowali. I nie niszczy się substancji w tym kraju typu domy, infrastruktura, drogi, mosty i tak dalej. Celujemy w armię, chcemy armię przepędzić, natomiast chcemy ocalić ten kraj dla siebie, dla kraj, który chcemy ostatecznie połknąć i potem eksploatować albo tam zamieszkać w nim. No a teraz Putin chce go zniszczyć. Rozwala, czyli chce spaloną ziemię przejąć. Teraz o tej aksjomat mamy ustalony, to teraz o tym, co media amerykańskie... A co, nie było ustalone od początku? Nie, żeby wybrzmiało, chodzi o to, żeby wybrzmiało, że my sobie... Bo się boisz, co napisze Gazeta Wyborcza jutro. Nie tyle się boję Gazety Wyborczej, tylko chcę, żeby była wiedza, pełna wiedza, że co do... No jest wiedza. No właśnie, to jest. Ale to tam... Ja rzeczy oczywistych staram się nie mówić za często. Czasami trzeba. Dobrze, powiedziałem. Zrozumiane. No KGB-owców nie lubię żadnych. Czyli jest mi obojętne, czy są z Rosji, czy z Ukrainy. KGB-owców nie lubię.